Mięso to niezwykle ważny składnik w diecie każdego dziecka. Powinno być wprowadzone już w okolicy 4 miesiąca. Do tego czasu zasoby żelaza dziecko ma odpowiednie, ponieważ skumulowało ten ważny składnik odżywczy w życiu prenatalnym i przez pierwsze 4 miesiące karmienia piersią. Dziecko ma ogromne zapotrzebowanie na białko. Potrzebuje aż 2 gramy białka na kilogram masy ciała na dzień. To o wiele więcej niż dla osób dorosłych, które potrzebują już znacznie mniej, około 1 czy 0,5 g na kilogram masy ciała na dzień. Jeszcze to, co jest ważne w mięsie, bez czego dzieci prawidłowo nie są w stanie rosnąć, rozwijać się, myśleć, to przede wszystkim witamina A, która również ma wpływ na prawidłowe procesy widzenia, ale również prawie wszystkie witaminy z grupy B. Są one niezbędne do rozwoju układu nerwowego i prawidłowej pracy mięśni.